ataki. Jeden z nich, dośrodkowanie i idealną szansę marnuje Kosowski. Po chwili w rewanżu zamiast piłki w bramce Wałbrzyszan ląduje rzepka. Ten sam zawodnik w serii udanych driblingów pada na pole karne, jest faulowany, rzut karny. Strzela Adam Walczak, jednak Walusiak świetnie broni, wyczuwając intencje gdyńskiego obrońcy. Jeszcze w końcówce meczu zbyt późno wprowadzony do gry Kałużny strzela minimalnie obok słupka i wynik po nieciekawej grze również mało imponujący. 0-0. W Krakowie Wisła pokonała GKS Katowice 3-0. We Wrocławiu Śląsk zremisował z Ruchem Chorzów 0-0. Sząbierki przegrały u siebie z ŁKS-em Łódź 0-2. Wicew Łódź wygrał z Górnikiem Zabrze 1-0. Oglądaliśmy drugą połowę.